szanowni przedstawiciele WOPR-u na czele z panem prezesem, szanowni samorządowcy na czele z panem burmistrzem, z panem starostą, z panem przewodniczącym. Szanowni państwo, to bardzo ważny dzień. Ja bardzo się cieszę, że po tych 3 latach naszej wspólnej współpracy dochodzi do podpisania ważnego porozumienia, które będzie miało znaczenie dla bezpieczeństwa mieszkańców w województwie kujawsko-pomorskim, szczególnie bezpieczeństwa na wodzie. Zbliża się okres wakacyjny, mamy piękną pogodę, tak jak w tamtym roku, 4 miesiące ciepła, w tym roku również się podobnie zapowiada, że to lato będzie wyjątkowo upalne. Musimy być przygotowani na różne ewentualności i to, że dzisiaj podpisywane jest porozumienie między Policją, Państwową Strażą Pożarną oraz WOPR-em. Serdeczne podziękowania dla pana komendanta Policji, pana generała komendanta Straży Pożarnej i prezesa WOPR-u pana Macieja Banachowskiego. Ono jeszcze oznacza jedną bardzo ważną rzecz, że służby WOPR-u są bardzo profesjonalnie przygotowane i dostrzegają to służby Policji i Straży Pożarnej, które słyną oczywiście ze swojego profesjonalizmu, ale to służby WOPR-u dzisiaj właśnie gromadzą wokół siebie młodych ludzi, bardzo dobrze przygotowanych do pełnienia funkcji ratowniczej do tej służby, dobrze przeszkolonych, dobrze wyposażonych i to jest wieloletnia praca, czego serdecznie wam gratuluję. Ja oczywiście gratuluję tego panu prezesowi. To porozumienie pozwoli na to, aby wspólne działanie tych służb po pierwsze mogło kontrolować i zwracać uwagę tym, którzy organizują tą przestrzeń nad wodą podczas wakacji, podczas tych okresów letnich, ale to są również wspólne działania prewencyjne. Jak wiemy, że prewencja ma bardzo duże znaczenie dla właśnie bezpieczeństwa i to, że w tamtym roku mieliśmy aż 14 utonień w okresie wakacji, to jest bardzo dużo. Ja mam nadzieję, że te wspólne działania spowodują, że tych utonięć będzie jak najmniej, albo nie będzie ich wcale. Bardzo się cieszę, że to też jest bardzo dobra okazja, panie komendancie. Zwracam się do komendanta wojewódzkiego Policji. To jest moment przekazania i poinformowania o tym, że również funkcjonuje w Kruszwicy nowy samochód, który również ma w swoim zakresie między innymi pracę na wodzie. Jak wiemy, Kruszwica to jezioro Gopło, jeden z największych akwenów w województwie kujawsko-pomorskim i nie tylko. Także myślę, panie burmistrzu i panie przewodniczący, wieloletnia praca nad bezpieczeństwem mieszkańców nad wodą daje efekty. Bardzo się cieszę, że wsparła to policja. Bardzo się cieszę również, że ta współpraca z Państwową Strażą Pożarną wygląda tak dobrze. Jeszcze raz serdecznie gratuluję podpisania tego porozumienia. Życzę wszystkim bezpiecznej służby. Dziękuję.